Cześć, witajcie. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam moją historię, a po niej wprowadzę Was do ulotki. Ulotki, którą mam tutaj, jest to ulotka dostępna w urzędach socjalnych typu Reykjavik Work. Jest to wydana ulotka właśnie przez miasto Reykjavik. Także ci, którzy mieszkacie w innych miastach, nie martwcie się, na pewno takie ulotki są wydane również przez miasta, w których mieszkacie. A jeśli nie, to właśnie chcę przeczytać, co jest w tej ulotce i może Was to zainteresuje. Zanim zacznę czytać tą ulotkę, chcę Wam opowiedzieć moją historię. Historię, do której niewiele osób potrafi się przyznać, nie chce o tym mówić, wstydzi się. Ja uważam właśnie, że trzeba o tym mówić, nie wstydzić się, trafić do jak największej grupy odbiorców, pokazać, że takie zachowanie nie ma w ogóle prawa mieć miejsca. Otóż ja przyjechałam, jak wiecie, ponad 20 lat temu na Islandię, w czasie, kiedy praca tutaj załatwiało się na zasadzie kontraktu. Kontraktu, który był na 12 miesięcy. Nie szło tego kontraktu przerwać. Przerwanie kontraktu po prostu było jednoznaczne z wyjazdem z Islandii. Trzeba było po prostu odpracować kontrakt cały do końca. Tak się złożyło, że w roku 2000 ja się przeniosłam do Reykjaviku i miałam załatwioną pracę właśnie na kontrakt w piekarni. Był to czas, który zostało mi prawie wówczas półtora roku do zielonej karty. Zielona karta wówczas to było po prostu coś takiego jak w Stanach jest. Można było zmienić pracę po prostu tak jak dziś to wygląda. Można było po prostu bez tego kontraktu normalnie funkcjonować. No i w tej piekarni było bardzo nieprzyjemnie. Cały czas mówiono po duńsku, żebym czasami się islandzkiego nie nauczyła i nic nie rozumiała, o czym oni tam rozmawiają. Dodatkowo traktowano mnie no, jak to obcokrajowca, prawda? Ale w pewnym momencie zdarzyło się parę takich sytuacji. Jedną z nich było przyniesienie laptopa, chwalenie się laptopem, co w roku 2000-2001 to wiadomo, no to już było coś, bo komputery dopiero takie się pokazywały, ale to by nie było nic oprócz tego, że film porno został puszczony przez laptopa i po prostu ja pracując musiałam oglądać Islandczyków, po prostu, no jakby to powiedzieć, no niby islandzki żart, że jest fajnie, bo oni oglądają porno w czasie pracy na stole, na którym po prostu robili ciastka. Później zdarzyło się, że miałam wałek między nogami włożony, po prostu idąc dla żartu. Innym razem złapano mnie za pośladek. A jeszcze innym później razem łapano mnie tu za ramię i to nie było takie łapanie, tylko głupi uśmiech. A jeszcze innym razem było, o, to może pójdziemy na seks do toalety. Także widzicie, nie wolno czegoś takiego lekceważyć. Ja wówczas właśnie myślałam, że nie wiem, że może zielonej karty nie dostanę przez to wszystko, albo że obywatelstwa nie dostanę, że będę mieć problem przez to. Niestety nie, więc ja to znosiłam, ale przyszedł dzień, że już tego nie zniosłam i wówczas pomogły mi bardzo związki zawodowe. Pracodawca oczywiście powiedział, że mi nic nie zapłaci, bo skoro odchodzę w trybie natychmiastowym, bez rezygnacji, bez wymówienia, to nic mi się nie należy. Ani urlop, ani sierpniowe, ani grudniowe, bo to 7 grudnia się stało, ani wypłata. Niestety wszystko mi się należało, załatwiły to związki zawodowe. Dlatego jeżeli będziecie mieli taki problem, pamiętajcie o tym, że są takie sytuacje, zdarzają się i trzeba z tym walczyć. A ja przeczytam Wam tą ulotkę. Nie przeczytam jej w tej chwili całej, ulotkę podzieliłam na trzy części, także będą trzy filmiki. Podejrzewam, ten będzie niestety najdłuższy. Więc tak, deklaracja polityki. Miasto Reykjavik przedkłada plan promocji zdrowia, w którym zawarte są m.in. profilaktyka i sposoby reakcji w przypadku mobbingu, molestowania i lub przemocy innego rodzaju. Plan ten zawiera procedury, a ich przebieg dostosowywany jest do działalności każdego wydziału. Miasto Reykjavik zajmuje wyraźne stanowisko przeciwko mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, molestowaniu ze względu na płeć oraz przemocy.
Polityce Praw Człowieka miasta Reykjavik napisane jest, że pracownik, który słowami, gestami lub zachowaniem grozi, przeszkadza innym lub prowokuje ich w miejscu pracy, stosuje mobbing w stosunku do pracownika lub molestuje go seksualnie, łamie podstawowe zasady relacji w miejscu pracy. Takie zachowanie może prowadzić do upomnienia, a nawet do zwolnienia z pracy w zależności od incydentu. Polityka Praw Człowieka miasta Reykjavik wymienia cztery funkcje miasta Reykjavik jako władzy, pracodawcy, usługodawcy oraz partnera. Polityka ta zakłada, że wszyscy pracodawcy posiadający takie same prawa, niezależnie od ich pochodzenia, narodowości, koloru skóry, religii, poglądów politycznych, płci, orientacji seksualnej, wieku, sytuacji finansowej, pokrewieństwa, niepełnosprawności, stanu zdrowia oraz innych okoliczności. Miasto Reykjavik kładzie nacisk na tworzenie i utrzymanie środowiska pracy, w którym we wszystkich relacjach panuje wzajemny szacunek, zaufanie, szczerość oraz profesjonalne postępowanie. Dlatego też stworzona została polityka i procedury, które zawierają konieczne działania zapobiegawcze i wykorzeniające zachowania, które zaliczyć można do mobbingu, molestowania lub przemocy. Badania potwierdziły wielokrotnie negatywny wpływ mobbingu i molestowania na zdrowie i samopoczucie. Osoby, które doświadczyły takiego zachowania, mogą ulec psychicznym i lub fizycznym chorobom oraz zmianom w zachowaniu. Jednocześnie badania wykazują, że na wrażliwość szybkiej i ukierunkowanej reakcji na zgłoszenia mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć i przemocy w miejscu pracy. Polityka zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i przemocy. Uzasadnienie i cele. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich pracowników miasta Reykjavik, niezależnie od tego, czy swoją pracę wykonują w budynkach miasta, czy też w innych miejscach, a także innych osób, których może ona dotyczyć. Rozporządzenie w sprawie działań zapobiegających mobbingowi, molestowaniu seksualnemu oraz przemocy w miejscach pracy nr 1009/2015, paragraf 3, ustawa tutaj G. Jednocześnie dotyczy ona wszystkich działań związanych z pracą, m.in. konferencji, szkoleń, podróży i spotkań towarzyskich powiązanych z pracą. Pracownicy mogą doświadczyć mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy zarówno ze strony współpracowników, jak i tych osób, które korzystają z usług miasta. Miasto Reykjavik nie toleruje mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy w swoich jednostkach i zobowiązuje się do zabezpieczenia i utrzymania zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich swoich pracowników, pracy nad prewencją mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy, na przykład poprzez edukowanie i uświadamianie, szybkiego reagowania na podstawie podejrzenia o mobbing, molestowania i przemoc w jednostkach miasta Reykjavik, profesjonalnej i bezstronnej pracy według ujednoliconych procedur oraz planów działania w przypadkach mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy, równego traktowania i taktowności we wszystkich działaniach. To byłoby w tym filmie. W następnym filmie Wam powiem o mobbingu i o molestowaniu seksualnym. Mam nadzieję, że ten film Was zainteresował i że jeżeli takie mieliście sytuacje, piszcie do mnie, opowiedzcie mi swoją sytuację, ponieważ jestem ciekawa, zbieram takie właśnie informacje. Mam już ich troszeczkę. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że odpowiada Wam tematyka. Piszcie w komentarzach, co Was interesuje. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.